Szanowni Państwo, przed nami święta wielkanocne, które wzywają nas do wewnętrznego odnowienia się za sprawą inspiracji, którą jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Co istotne, pod naszą szerokością geograficzną te święta zawsze przypadają na czas odrodzenia wiosennego. Mamy zatem do czynienia z odrodzeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Życzę Państwu, aby ta zbieżność tych dwóch okoliczności, duchowej i przyrodniczej, sprawiła, że poczujecie się Państwo wewnętrznie odnowieni po to, żeby spoglądać z żywością, nadzieją, w poczuciu piękna, z nadzieją na dobro, na otaczający nas świat, a także na każdego spotkanego człowieka. Życzę też przy okazji tych świąt, aby spotkania z najbliższymi, dokonywana refleksja, czyniła Państwa życie szczęśliwszym, zasobniejszym, pogodniejszym i przenikniętym nadzieją na to, że każdy dzień, który jest przed nami, będzie dniem pięknym. Te życzenia składam nie tylko w imieniu własnym, ale także w imieniu przewodniczącego Rady Gminy Kramsk, pana Marka Liźbińskiego i władz samorządowych gminy Kramsk.